Wiadomości zaczynamy od wieści z Poznania. Wczoraj podczas Mistrzostw Europy Enea Challenge Poznań w triatlonie pochodząca spod raciborskich ród, sponsorowana przez raciborskie Rafako, Ewa Bugdoł zdobyła tytuł Mistrzyni Europy. Jak sama mówi, to bezsprzecznie jej największy sukces w dotychczasowej karierze. To była niedziela udanych debiutów. Po raz pierwszy organizowane w Polsce Mistrzostwa Europy w triatlonie i pierwszy start na dystansie długim Ewy Bugdoł zakończony zwycięstwem. Polka ten dystans dla ludzi z żelaza, to jest prawie 4 km pływania, 180 km jazdy rowerem i 42 km biegu, pokonała w 9 godzin, 2 minuty i 8 sekund. Na metę wbiegła niemal 5 minut szybciej niż Simona Kriwankowa z Czech i aż o 8 minut i 32 sekundy przed naciskającą na nią przez niemalże całą trasę Dunkę Ann Jensen. Triumf Ewy to jej największy sukces, okupiony wielomiesięcznym wysiłkiem, intensywnymi treningami, m.in. w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie starty w tym sezonie były podporządkowane tym zawodom i nadzieją na to właśnie zwycięstwo. Jeszcze nie dotarło do teraz. Cieszę się, bardzo się cieszę. Przed swoją polską publicznością wygrać. Jest to coś dla mnie specjalnego, naprawdę. Nie spodziewałam się. Pierwszy raz Ironman. Jak oceniasz tą całą trasę? Bardzo dobry pomysł był tutaj właśnie, że trasa biegowa przebiegała na rynku w Poznaniu. Było multum kibiców. Coś niesamowitego, po prostu ciarki mi przechodziły, jak przebiegałam koło kibiców. I oczywiście mnie tak wspierali, że mogłam przyspieszyć jeszcze, choć już nie miałam w ogóle energii w nogach. No właśnie, jak oceniasz swoje rywalki? W dużych momentach szłyście łeb w łeb. Tak, pod koniec roweru właśnie Dunka mnie wyprzedziła. Musiałam puścić, bo nie miałam energii w ogóle. Musiałam trochę zwolnić, dojść do siebie. Mówię, kurczę, coś jest nie tak. Zaczęło mi się kręcić w głowie. Mówię, no nie, muszę zjeść więcej spokojnie i zobaczymy na biegu. A które momenty były takie najgorsze? Najgorsze momenty no, na tym rowerze pod koniec, źle się do siebie już sama mówiłam, już miałam jakieś majaki po prostu. A i trzecia pętla na bieganiu, po 30 kilometrze, tak jak mówią, ściana przychodzi i przyszła też do mnie ta ściana. Jakieś skurcze mnie zaczęły łapać, ale na szczęście to przezwyciężyłam i już było dobrze. Ewa Bugdoł, nie ciebie!